Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Maxstore.pl, autoryzowany sprzedawca produktów Apple oraz Kapiak.pl. Kupujesz czy licytujesz? Cześć, tym razem mamy przyjemność podzielić się z Wami naszymi wrażeniami z użytkowania przezroczystej obudowy ochronnej dla białego MacBooka Unibody 13 cali. Sprzętu do testów dostarczyła firma CSOP. Najlepsze produkty w normalnych cenach. Obudowa doszła do nas w folii owiniętej plastikowym elementem, na którym producent podaje informacje o tym, że obudowa została zrobiona z najlepszych materiałów, które są przyjazne środowisku i chronią wszystkie części naszego MacBooka. Obudowa dostępna jest w dwóch rodzajach: przezroczystej i przyciemnianej, zarówno w wersji na MacBooka White Unibody, MacBooka Pro 15 cali oraz na MacBooka Pro 13 cali. Wszystkie obudowy dostępne są na aukcjach CSOP, do których link znajdziecie w opisie filmiku. Obudowa wykonana jest z polikarbonatu, czyli jakiegoś rodzaju plastiku, który jest dosyć elastyczny i chroni nasz komputer przed zarysowaniami, kurzem czy nawet obiciami. Obudowa jest dosyć prosta w montażu, jak i demontażu. Wystarczy ją wsunąć na górną i dolną część MacBooka i już możemy się cieszyć bezpiecznym komputerem. Na dole mamy wiele wcięć, które pozwalają nam na wydajne chłodzenie, a małe nóżki, a raczej podpórki, jeżeli można je tak w ogóle nazwać, pozwalają na lepszą cyrkulację powietrza. Oczywiście obudowa ma wcięcie w miejscach wszystkich złączy czy napędu SuperDrive, więc nie ogranicza naszego MacBooka w żaden sposób. Podsumowując, obudowa jest naprawdę solidnie wykonana i na pewno MacBookowi zapewnia mniejszą ilość rys i obtarć na jego powierzchni. Jedyna rzecz, jaka nie przypadła nam do gustu, to wycięcie z tyłu na jabłko, ale ogólnie obudowa ładnie komponuje się z laptopem. Obudowa, jak już wcześniej wspomniałem, dostępna jest w dwóch rodzajach: przezroczystej i przyciemnianej na komputer MacBook White Unibody, MacBook Pro 15 cali oraz na MacBooka Pro 13 cali. Link do aukcji CSOP możecie znaleźć w opisie filmiku. Obudowa, w zależności od modelu, kosztuje w granicach 75 do 80 zł. Sponsorem dzisiejszego odcinka był iShopWAV.pl, serwis iPodów.